Za sprawą nowoczesnych technologii coraz powszechniej korzystamy z usług cyfrowych. Rzecz w tym, żeby robić to umiejętnie, bezpiecznie i z pożytkiem dla ogółu. Państwowy Instytut Badawczy NASK angażuje się w wiele projektów mających na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz propagowanie odpowiedzialnych postaw społecznych. Jednym z takich projektów jest edukacyjna sieć antysmogowa, w skrócie ESA. ESA jest to inicjatywa na rzecz poprawy czystości powietrza. Składa się z części technologicznej obejmującej urządzenia pomiarowe, które instalujemy w szkołach, oraz internetową transmisję danych, a także z części edukacyjnej pozwalającej nauczycielom i uczniom zapoznać się ze światem nowych technologii i przy okazji działać na rzecz dobra wspólnoty lokalnej. Edukacyjna sieć antysmogowa z miesiąca na miesiąc zwiększa zasięg swojego działania. Edukacją ekologiczną obejmujemy aktualnie ponad 460 placówek. Mamy nadzieję na to, że z naszej oferty skorzysta jak najwięcej szkół przyłączonych do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, czyli OSE. Integracja tych dwóch projektów była tak naprawdę kwestią czasu. Oba projekty dostarczają niezbędnych narzędzi i wiedzy na temat ich bezpiecznego wykorzystania. OSE otwiera szkoły na szybki internet, a dostęp do niego sprawia, że nauka może stać się pasjonującą przygodą i być początkiem drogi do kształtowania odpowiedzialnej i pełnej szacunku postawy dla środowiska przyrodniczego. Przy budowie portalu ESA musieliśmy skupić się przede wszystkim na zbieraniu i agregacji dużej ilości danych, atrakcyjnej wizualizacji oraz zapewnieniu dostępu do aktualnych i archiwalnych danych pomiarowych. Staraliśmy się, aby portal był atrakcyjny i funkcjonalny dla użytkowników. Każdy uczeń na cyfrowej mapie znajdzie swoją szkołę, gdzie może śledzić aktualne wyniki pomiarów. W ostatnim czasie w odpowiedzi na potrzeby ESA stworzyliśmy platformę e-learningową z dostępem do kursów online dla nauczycieli i uczniów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nauczyciel może nie tylko pracować z uczniami, ale ma możliwość na bieżąco monitorować postęp swoich uczniów oraz poziom testów sprawdzających wiedzę. Dotychczasowym materiałom edukacyjnej sieci antysmogowej nadaliśmy nową, cyfrową formę e-lekcji i przenieśliśmy je na platformę e-learningową. Na EduESA materiały znajdą dla siebie zarówno przedszkolaki, jak i młodsi oraz starsi uczniowie. Obecnie jesteśmy w trakcie prac nad koncepcją całej serii nowych interaktywnych kursów, które powstaną jeszcze w tym roku. To będzie bliska uczniom formuła gier i zabaw oraz atrakcyjnych ćwiczeń interaktywnych, za pomocą których przekażemy treści dotyczące smogu oraz jak wpływa on na nasze zdrowie i życie. Projekt ESA wokół sprawy czystego powietrza skupia mnóstwo osób, którym nie jest obojętne to, czym oddychamy my i nasze dzieci. Tutaj w NASK-u mamy najlepszych programistów, deweloperów i grafików, którzy przygotowują stronę wizualną i techniczną naszego projektu. W nasze działania angażują się też całe firmy, instytucje czy organizacje pozarządowe. Koncentrujemy się przede wszystkim na działaniach edukacyjnych, ponieważ wiemy, że wiedza i świadomość to początek drogi do zmiany. Dlatego też w ostatnich 3 latach w naszych działaniach edukacyjnych wzięło udział ponad 150 tysięcy osób, zarówno nauczycieli, dzieci, jak i rodziców. Powietrze nie zna granic, dlatego naszym odbiorcom staramy się uświadomić, że smog to problem, który dotyczy każdego z nas. Dzięki dziesiątkom osób tu w NASK-u, a także tysiącom osób zaangażowanych w Polsce pokazujemy, że absolutnie każdy może zrobić coś dla poprawy jakości powietrza.